Miasta gwiazdy i ich ślady na terenie Polski, litera P. Twierdze gwiazdy wydają się być passé. Średniowieczne zamki wzbudzają więcej emocji. Albo sama architektura i zabytki, a co dopiero, gdy już nie istnieją, a po twierdze nie został kamień na kamieniu. Takimi miastami są Pułtusk albo Pisz. Niełatwo się dogrzebać do starych map, ale przy odrobinie cierpliwości. Pisz. Tak jak pisałam wyżej, próżno na terenie Pisza szukać śladów po gwiezdnych umocnieniach, ale na starych mapach jawią się imponująco. Ponownie wygląda to tak, jakby woda przerwała swoim biegiem miasto. Na dzisiejszym planie wygląda to tak. Nowsza zabudowa pochłonęła wały. Zostało może coś w piwnicach, no i czasem, o tutaj mamy ulicę po wale, prawda? Tu też ulica po wale, tutaj też fragment ulicy, także niewiele się zachowało, ale jeszcze można, o tutaj też jest, widzicie, jakaś dróżka. Można pozwiedzać Pisz właśnie pod kątem twierdzy. Podchorce, Ukraina. Pełna architektura, piękny zamek, twierdza gwiazda na planie prostokąta. Czy były tu jakieś większe obwarowania? Może i były, ale wszystko rozmyte. Z pewnością badania terenowe wykazałyby więcej, ale że to jest za granicą, to i lidaru nie ma, i satelita taka se, na Bingu trochę lepiej widać. No, to pozostaje gdybanie. Na pewno na mieście jest kilka ciekawych artefaktów. Tutaj mamy widać, że jest jakby duży basen i na nim dopiero powstał zamek. Pałac wzniesiony jest na ogromnej bryle z kamienia, co aż prosi się o jakieś piwniczne lochy i tajemnice. Solidny mur wokół posiadłości z wieżyczkami. Piękne portale. Ewidentnie górował nad okolicą. I znów te budynki jakby za duże dla przeciętnego człowieka. Kolumny są tak ogromne, że nie da rady ich objąć dorosły człowiek. To jakim cudem zbudowano ten budynek bez maszyn i nowoczesnych technologii? I dlaczego wygląda jak fragment zburzonego pałacu? Kowalska, znowu zadajesz dużo pytań. Weź się za naukę. Co do historii, to miejsce zasiedlano już od średniowiecza. A kto wie, może i wcześniej. Bywały przerwy, najazdy tatarskie. Więcej w ciekawej książce w domenie publicznej. Ciekawa wzmianka, że koniec Polski wybudował tu twierdzę i piękny zamek na początku XVII wieku. Nie tylko ja mam wątpliwości, czy zbudował od zera, czy jednak tylko wyremontował. Zdaje się jednak, że koniec Polski nie wybudował całkiem nowego zamku, tylko kazał stary gród przebudować na pałac w stylu odrodzenia. Przyozdobił go w marmury i złocone rzeźby, dodał baszty i zaopatrzył nowy budynek w działa. Ciekawe, skąd wziął złoto. Można zwiedzać podziemia pałacu, ale za dodatkową opłatą, a w podziemiach same cuda, w tym niezwykle precyzyjnej obróbki kamienne wejścia do sal. Pomiechówek. Wygląda jak gwiazda odkopana tylko w kilku miejscach. Reszty nie zdążyli, albo próbowali coś zrobić na kształt gwiazdy, ale nie zdążyli, bo to zajęło im strasznie dużo czasu i nie dali rady. Dużo wałów ziemnych, ludzi je kopiących musiały być setki. Nie wspominając o budowie koszar, a widzimy tutaj tylko takie pojedyncze osoby. Więc gdzie są zdjęcia z budowy? A tutaj mamy raczej zdjęcia z wysadzania. Poznań. Mało kto się interesuje urbanistyką miast. Kto pamięta o twierdzy poznańskiej? Chyba tylko fascynaci fortyfikacji. O, ile tam podziemnych tuneli. Jest zbliżenie. Puławy. Ale że co, jaka gwiazda? No, jak się bliżej przyjrzeć, to sporo dziwnych fundamentów widać po drodze. Ilu z was wie, że kiedyś świątynka nie miała schodów z lwami, tylko stała samotnie, z dala od skarpy? I dopiero po latach dobudowano do niej schody i wejście. Co tu było wcześniej? I czy to nie jest tak, że najpierw było to? Jest to jakiś fragment wystający twierdzy, jakiegoś fortu. I dopiero na tym zbudowano tę klasycystyczną dobudówkę. W ogóle to wygląda znowu jak w Warszawie ta wodna w Parku Saskim, prawda? Też jest coś takiego. Dopiero na późniejszych rycinach widać, że dosypano ziemi i dorobiono wejście. Od razu mi się przypomina tak, to jest ta rotunda, że też jest woda i widać rotundę. I ona jest związana, ta rotunda warszawska, z tunelami, z ceglanym podziemiem Warszawy, prawda? A tutaj nie ma nic. A może jednak jest, zaraz zobaczymy. W Puławach jest też monumentalny kościół. Jakim cudem ludność widziana u dołu umiała budować takie budowle? Zobaczcie. To jest jakieś taka biedota straszna. Na lidarze widać skarpę. Nisko na skarpie można spotkać groty i dziwne wejścia do podziemi, zakratowane oczywiście. Duże żółte kółko po prawej to nowy kościół, ale jak widać strategicznie umieszczony. Pozioma żółta kreska to biblioteka,
wyglądająca jak świątynka, świątynia grecka. Dziwny mostek nad tunelem. Zobaczcie, te tunele są, tylko są odkryte i to biegnie, i to rzeczywiście cały czas jest. Można sobie pozwiedzać w terenie, tu widać tą świątynkę, o której mówiłam. To jest stara biblioteka. Nigdy to nie był kościół. Sarkofag, też nie wiadomo, co to było oryginalnie. Jeszcze inny mostek, znowu te kółka tutaj. Znowu taki sam mostek jest w Natolinie i chyba bardzo podobny jest w warszawskiej... Ojejku, zapomniałam nazwy. Na Mokotowie jest taki park i tam też jest mostek. Przy Puławskiej. Brama. O, to schodzi w dół, po skarpie. W dół. Też wyglądało jakby... I tutaj znowu są jakieś dziury jakby do tuneli. Takie dziwne rzeczy, nie wiadomo co, do czego służące. I w ogóle całość wygląda tak dziwnie. Zobaczcie, tu jest las, tu jest taka droga i to wygląda jakby kiedyś coś było. Tutaj też widać takie jakby... Jakby znowu jakaś gwiazda, której już nie ma. Tu znowu takie haczyki. No... Myślę, że jakby tam głębiej pokopać, to by się coś znalazło. W lesie można spotkać dziwne bunkry. To już jest dosyć współczesne, ale kto wie, na jakim miejscu te bunkry zostały postawione i czy przypadkiem nie próbowano się do czegoś dokopać. Połtusk. Znane z najdłuższego rynku w Polsce zamienionego na parking. Nie przypomina twierdzy gwiazdy, a jednak pozory mylą. Jak on wyglądał drzewiej? A o tak. Tu jeszcze było i tu, i tu, i tu. Na jednej z rycin potopowo-szwedzkich po prawej jakby ruiny zamku. Tutaj, widzicie, to już jest zrujnowane. Nie było nigdy nowego. Tu mamy widok. I 657. Na lidarze nie widać zbyt wiele, ale zaznaczyłam tajemnicze wejście do tuneli po lewej przy skarpie. Tam jest taki amfiteatr. Podobno są i inne wejścia. Lokalne środowisko, tu jest link, nadal szuka. Tutaj mamy resztkę. Ten zamek w Półtusku to jest całkowita ściema. Oni go odbudowali, bo tak myśleli, że tak wyglądał, ale jak wyglądał, naprawdę nikt nie wie. Tutaj mamy cytat z poszukiwań. Oj, zobaczcie, to są te, które znaleźli lokalni poszukiwacze. Zupełnie jak w Modlinie, widzicie? Takie same rzeczy. Przełęcz Jabłonkowska. To jest dodane do mnie, przeze mnie, od naszych sąsiadów. To jest tak naprawdę na styku. Na styku trzech państw, Polski, Czech i Słowacji, znajduje się ziemny szaniec porastający z roku na rok coraz bardziej drzewami. To dziwne, że dopiero teraz, a nie przez ostatnie kilkaset lat. W Wikipedii funkcjonuje pod nazwą Szańce Jabłonkowskie. Na mapach najłatwiej jest go szukać pod hasłem Dejówka. Kamienne obwarowania zachowały się tylko w poziomie piwnic. Resztę rozniosła okoliczna ludność używając ich do fundamentów. Czyli prawdopodobnie tam był i kamień, i cegła, ale wszystko zostało rozebrane i zostały nam tylko takie wały ziemne. Zarys małej twierdzy jest jednak nadal dobrze widoczny w terenie i ma bardzo długą historię, oficjalnie rozpoczynającą się w drugiej połowie XVI wieku. Podobno kształt gwiazdy zyskał dopiero w 1663 roku, ale oczywiście nie wiadomo nic dokładnie poza nazwiskiem inżyniera. Wydaje się, że oryginalna gwiazda została nieco rozbudowana od wschodu. Możliwe, że ta część jest może dobudowana. Tak, pozostają nam zdjęcia lotnicze, bo tutaj już lider nie sięga. Także dziękuję za...